Cześć, witam Was w kolejnym wywiadzie na kanale Polish Fitness League. Dawno nic się tutaj nie działo związanego z tą tematyką. Ostatnio głównie były wywiady z legendami, ale dzisiaj goszczę u siebie w domu osobę, która legendą jeszcze nie jest, ale jestem przekonany, że w przyszłości na pewno taką osobą się stanie, czyli Bartek Kowalski. Cześć Bartku. Siemanko. Bartek ogólnie jest z samego końca praktycznie Polski, bo z Bogatyni. Jest prowadzony przez Arka Szyderskiego, jutro chłopaki mają spotkanie u Arka, a że uciekł po drodze, no to akurat postanowił mnie odwiedzić, co jest dla mnie dużym zaszczytem i bardzo miło z tego powodu. Bartek, słuchajcie, jest osobą, której możecie za bardzo nie kojarzyć, no bo po pierwsze, jakoś twoja kariera startowa nie jest jakoś chyba strasznie długa. No nie, zaczęła się w tym roku w zasadzie. No tak. Właśnie, a jest osobą, która naprawdę ma bardzo dobre predyspozycje, zresztą sam zaraz o tym coś powie. No więc może ja już Ci oddam głos, po prostu powiedz, jak się zaczęła twoja przygoda z tym magicznym naszym sportem. Jak się zaczęła moja przygoda? W zasadzie na siłownię zacząłem chodzić, jak miałem chyba lat 14, wtedy pierwszy raz poszedłem na siłownię. No i jakoś tam się spodobało, zacząłem chodzić z diety. Diety to wiadomo, że wtedy jeszcze nie było nie wiadomo, co to dieta, jadło się po prostu to co było, oby dużo, nie? I to wszystko, nie? No i co? Na początku było wyciskanie, jakieś tam były wyniki. Chyba rekord mój w wyciskaniu to 195 kg na zawodach bez żadnych koszulek. To w zawody w Bolesławcu. Co tam jeszcze było? Trójbój. W Trójboju też parę razy zdobywałem mistrzostwo regionalne, są takie zawody u nas rozgrywane co roku w zasadzie w Bogatyni. No i co, i później, mówię, później zaczęło się tam jakoś tą dietę bardziej trzymać. No i w zeszłym roku tam razem z znajomym tak żeśmy pogadali, czy nie idziemy na zawody, co nie? No dobra, to, a do kogo idziemy? No to idziemy do Karola, nie? Małeckiego. W ogóle jakbyście kiedyś byli na zawodach, bo już teraz będziecie wiedzieli, kim jest Bartek, zwróćcie uwagę, jak on jest zbudowany, bo to jest po prostu niesamowite. On wygląda dosłownie i pod względem wzrostu, i pod względem struktury budowy ciała, to jest po prostu klon Karola. Jestem trochę wyższy. No dobra. I inna kategoria ma głowa, nie? Ale naprawdę, naprawdę chłopaki są, że tak powiem, z tej samej parafii. Jak już tak wyszło przypadkiem w zasadzie, że do Karola, bo... No mówię, jakoś tam przeglądałem Facebooka i gdzieś mi tam wpadł, że tak powiem, w oko Karol Małecki i żeśmy tak zdecydowali, że do Karola, pojechali do Karola. No i co, w zasadzie od końca sierpnia zaczęliśmy przygotowanie, najpierw okres masowy, później tam się nasze drogi troszeczkę rozeszły, pojechaliśmy do Arka Szyderskiego, no i tak z Arkiem Szyderskim już w zasadzie ponad rok, bo to w listopadzie minął rok, jak jesteśmy, że tak powiem, razem. Kurczę, z czego jestem naprawdę mega zadowolony. No mówię, jak pojechałem do tego człowieka, to po prostu zupełnie inna bajka, nie? To dopiero tak naprawdę zobaczyłem, że przez te wszystkie lata to było po prostu gdzieś tam przenoszenie ciężaru z punktu A do punktu B, a to tak naprawdę nie o to w tym wszystkim chodzi, nie? Także mówię, Arek w ogóle wprowadził mnie w zupełnie inny świat, kurczę, także jestem z niego mega zadowolony i mówię, aby to trwało jak najdłużej, bo wiem, że z nim to można zajść daleko. Nie? Zresztą miałeś z nim, że tak powiem, okazję rozmawiać, wiecie, jaką ma wiedzę. Nie, no, nie wiem, czy miałeś okazję z nim trenować? Pod jego okiem? Ty miałeś z Radkiem. Z Radkiem, więc się domyślam, bo to jest na pewno... Ta sama szkoła, nie? Dokładnie to samo. Pozdrawiam. Pozdrawiamy tych toruńskich świrów. No, tak mówię, to jest właśnie to, co lubię, nie? I mówię, i pojechałem tam w zasadzie pierwszy trening, jaki zrobiliśmy, to był trening nóg, nie? Tak jakoś dziwnie wyszło, nie? U mnie też jakoś tak wyszło, wiesz? No. Oni tak chyba mają, że... I po prostu to, co ja robiłem, dajmy na to u siebie jakimś tam ciężarem, to na początku mówię, co mówię, takimi ciężarami? To ja się rozgrzewam, nie? Mhm. Jak się szarpało, wiesz? Tylko żeby podnieść bez jakąś tam techniką swoją, no to tak to wyglądało, nie? Mówię, no zajechał mnie po prostu masakrycznie. No jeżeli ktoś z Was chce się przekonać faktycznie, co to jest prawdziwy trening, to zapraszamy do Torunia. Tam się na pewno każdy przekona.
Zwłaszcza osoby, które, nie wiem czy też zauważyłeś, jest taka tendencja aktualnie, że się promuje cały czas w kulturystyce, jak gdyby trening trójboju siłowego. Ostatnio zauważyłem, jest coś takiego, cały czas tylko słyszę martwy ciąg, przysiad, tak, wyciskania i nic poza tym. I to jest ta tak zwana święta trójca, to jest odpowiedź na całe zło i rozwiązanie wszystkich problemów. No, a ja troszeczkę w kulturystyce jednak chodzi o coś innego. Może jak się zaczyna, dajmy na to do przygody z tym sportem, to takie właśnie podstawy, to one będą świetnie działały, ten organizm będzie reagował na to zarąbisie, nie? Czy na jakieś takie podstawowe, oby jeść dużo, kurczę, i będziesz rosnął, nie? A później to już mówię, im dalej to musisz kombinować, to chyba Radek Sutkiewicz kiedyś mówił o takim czymś, że jak zrobi centymetr w łapie przez rok, to robi później taką dużą imprezę, nie? Także mówię, to później mówię to, że centymetr w łapie, ale później te kilogramy łapanie to jest ciężkie, bo to ktoś mi na przykład powie, że ja powiem, że zrobiłem przez rok czasu progres 2 kg na scenę. To jest zupełnie inne 2 kg niż tak. Ludzie, którzy chodzą na siłownię, powiedzą: 2 kg, stary człowieku, to ja robię 5, kurczę, 10, co to, kurczę, to w ogóle się nie znasz, wiesz. No, tylko mówimy o 2 kg na scenie, a nie 2 kg masy, nie? Masy ciała, nie? Także to jest zupełnie inna bajka. No dobra, to teraz może coś powiesz właśnie o tej scenie. Gdzie startów za dużo nie miałeś, ale no powiem ci szczerze, że moim zdaniem chociażby Grand Prix Pepa, no to jest duży sukces dla jak na osobę z takim stażem startowym. No więc może powiesz ogólnie o swoich startach, jak to wyglądało. Co, zaczęło się w zasadzie w tym roku na debiutach, na których zająłem drugie miejsce. W zasadzie przegrałem tylko z chłopakiem Bartkiem Zimnym. Pozdrawiam, jak ogląda. Przegrałem w zasadzie z nim o jeden punkt, a on wygrał Open, nie? Także było blisko. Było blisko, nie? Ale no, mówię, no, jakiś tam niedosyt był, niesmaki w ogóle, ale to było, minęło, wiadomo, trzeba wyciągnąć wnioski i robić dalej swoje i tyle, co nie. No mówię, debiuty, później były Mistrzostwa Polski, bo nie, między tymi nie chcieliśmy nigdzie w zasadzie wychodzić, tylko szykować się już tam do nadzorową tą imprezę Mistrzostwa Polski, bo mieliśmy taki zamiar dostać tą eliminację na Mistrzostwa Europy, ale no cóż, no, wyszło jak wyszło, nie? No to mówię, na Mistrzostwach Polski zająłem 6. miejsce. Dlaczego? Bo byłem za ciemny, dosłownie, i to powiedział sam sędzia, nie powiem jaki. Czyli ty masz podobne historie jak Emil Kaleński, przy czym on był za jasny, a ty byłeś za ciemny. Mówię, ja z racji tego mam ciemny brązer, już teraz odeszliśmy od tego, bo mam na połowie pleców i na udzie mam tatuaż dość spory, który gdzieś tam zakrywa mi to, te mięśnie. No i po prostu przez to mam ten cover, jak mówię, odeszliśmy od tego, no i ciemny brązer. No i po zejściu z eliminacji sędzia powiedział, żeby w ogóle rozjaśnić się. No mówię, no gdzie tu się rozjaśni? Jakby daje na drugi dzień byłyby finały, no to jeszcze można było coś działać. Jak tutaj na to finały były tam powiedzmy godzinę później, no to ani nikt wiesz, gdzie pójdziesz, nie? Także no coś żeśmy tam starali się z trenerem zrobić, już nie powiem jak, ale też działy się cuda. No dosłownie się działy cuda. No i co? Ostatecznie 6. miejsce. Wydaje mi się, że powinienem zająć wyższe, ale to już mówię. Było, minęło. Mówię, nie dostałem eliminacji na Mistrzostwa Europy. Ale za to, co było moją taką nagrodą, to takie mówię, to jest takie było, to już mówię, wyjdę trochę od tematu startów, ale ogólnie o kulturystyce, to że mówię, jak zaczynasz trenować, to oglądasz chłopaków na okładkach, kurczę, czy tam w gazetach i wiesz, i gdzieś, może nie marzy ci się to, żeby tam być, no bo sobie myślisz, kurczę, gdzie ja na okładce, co nie? No i mówię, któregoś razu na konsultacjach u właśnie trenera Arka przyjechała ekipa z ZW, Jacek Sadowski. Pozdrawiamy. Pozdrawiam i panią Masię również. No i mówię, Jacek mnie zobaczył i jak mnie zobaczył, tylko to pierwsze co to mówię, siedział, mieli sesję z Radkiem, a praktycznie non stop tam przy mnie, kurczę, latał, kurczę, patrzył jak my trenujemy, to, tamto, siamto. No i mówię, i później tam mi zaproponował
czy nie chciałbym sesji z nimi, kurczę, dla mnie, wiem. No i wiem, czasami gdzieś, no kurczę, mówię, no fajnie, gdzieś tam będę w gazecie, gdzieś tam nie zobaczę. A tu się okazała okładka. A tutaj później mówi okładka. Wiesz, na początku sobie myślę, dobra, no, no może mówi tak, żeby mnie gdzieś tam zachęcić, wiesz, do czegoś tam, wiesz, taki, nie byłem już taki nastawiony, nie? Ale wiesz, gdzieś tam żeśmy się spotykali, mówi okładka, no dobra, no okładka, nie? No i później jak się okazało, że rzeczywiście okładka, to mówię, ja pierdzielę, ja mówię, na Dzień Dziecka dostałem taki prezent, że ukazała się gazeta ze mną na okładce i mówię, to jest taka rzecz, której się nie da, to może da radę kupić, ale mówię, ja wiem, że to na to zapracowałem i tyle, nie? Mówię, to dla mnie to takie, mówię, przeżycie i nagroda nie do opisania, nie? O tym zawsze tam Tomek Marzec właśnie pisze, że to są takie rzeczy, które zostają do końca życia, nie? Taka wspomnienia i mówię, no super, no dobra, zaczynając kolejne starty. Idąc dalej o startach. Później, mówię, już żadnych zawodów nie było na wiosnę i zaczęliśmy szykować się, troszeczkę za późno zaczęliśmy się szykować tam z pewnych względów. No i mieliśmy wyjść na Strzegło. Nie wyszliśmy, nic się nie stało. Na Pragę też żeśmy nie wyszli. No i szykowaliśmy się na Puchar Polski. Na Pucharze Polski niestety nie dostałem się do finału. Tam zajęłem ostatecznie 10 miejsce. No ale trzeba przyznać, że... Nie komentuję dalej. Ogólnie też chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o Puchar, no to w tym roku Puchar sam w sobie miał cholernie wysoki poziom. Nie? Tak, znaczy no to, że poziom był, to jest fakt, nie? To ten nie ukrywam. W tym roku poziom był w ogóle jakiś kosmiczny na tym Pucharze. Zabrakło tylko w zasadzie Mateusza Burdzego. No. Szkoda, mówię, szkoda, że... Szkoda, że Mateusza nie było. Wydaje mi się, że też mógłby tam powalczyć. No ale no dobra, to mniejsza z tym, nie? Później w zasadzie trochę gdzieś tam... może nie, że odechciało mi się już startów, tylko gdzieś mnie to taki niesmak miałem po tych zawodach. Były kolejne ta opawa, prawda? Także tak nie chciałem, robiłem swoje, nie podjadałem, trenowałem, ale mówię tak, jak się jest takim zniechęconym, to się tam takie te szykowanie, to mówię, to jest takie. Ale mówię, to głowa nie przeszła, no, 100%. Właśnie to chodzi. Ja mówię w zasadzie po tych zawodach. Gdzieś tam doświadczyłem tego, ile tak naprawdę jest w głowie w tym, nie? I ten w zasadzie to głowa to jest wszystko, nie? Bo to wiadomo, że się najadłeś po zawodach i w zasadzie ten trening po tych zawodach to powinien być, kurczę, i pompa, siła to taka, że no, koniec świata. Zrobiliśmy te nogi, ani pompy, takie z nich są jakieś lekkie podłamanie, ale w wtorku już odpowiednie tory i już to szło wszystko w dobrym kierunku. I co, przygotowaliśmy się z trenerem na zawody. Pojechałem i jakoś poszło, nie? No jakoś, no. No jakoś, no mówię, no... Raptem trzecie miejsce. Ja no, raptem trzecie miejsce, mówię. Byłem, szczerze, byłem tam zadowolony z tego, że tam było... nie było to pierwsze miejsce, ale byłem zadowolony z tego, że było tam uczciwie, że naprawdę nikt nie było... Że pomimo tego, że mówię, w ogóle przecież całe podium było polskie, nie? Za nami byli tam Czesi i jeszcze inni. Pierwszy był Mariusz, drugi Sebastian. Tak, pierwszy Mariusz Bajewski, Sebastian Szymet, no i ja. No i mówię, mogli tam wcisnąć, kurczę, jakoś na siłę kogoś, żeby ktoś był z Czech, nie? Nie zrobili czegoś takiego, nie? Także mówię, podobało mi się, że było sprawiedliwie. No, mówię, super, mówię, zorganizowane to było. Mega, nie? Mówię, i od samego początku jakieś tam ta weryfikacja przebiegała, to momentalnie, nie? Jeszcze jakiś tam taki pakiet startowy dostawaliśmy, mówię, te puchary, kurczę, takie, mówię, pamiątkowe, fajnie wszystko, naprawdę wszystko było tak, jak być powinno, wydaje mi się, na tych zawodach, co nie? Także super zawody, nie? No i później co? Decyzja, czy jedziemy do San Marino na Olimpię, czy nie. No i mówię tak, żeśmy, no ja napisałem post odnośnie pomocy jakiejś tam materialnej. Nie wiedziałem, że będzie taki odzew ludzi gdzieś tam tych bliskich że, i udostępnienie. Myślałem, że tam może będzie z 10, 15 może udostępnienia, to było ponad 100, kurczę. Mówię, za chwilę ludzie zaczęli się odzywać, pomagać, także mówię, no to za to jestem mega wdzięczny. Wszystkim, każdej jednej osobie, która pomogła w jakiś sposób, nie? No mówię, pojechaliśmy na te zawody i tam to było już, mówię, no coś pięknego, nie? Mówię, super. No, mówię, no pięknie, nie?
No ale to opisz dokładniej, no. Co ty rozumiesz? No, co ty opowiadasz? Co ty, kurczę, no. Na weryfikację, co mówię, zorganizowano ogólnie super, nie? Później same zawody, backstage, wszystko przebiegało tak, jak przebiegać powinno. Jakbyś tak porównał to San Marino do innych imprez, na jakich byłeś, to naprawdę duża różnica była pod względem organizacyjnym, czy...? Jeżeli chodzi o organizację, to dla mnie na razie najlepsza była Opawa, nie? Aha. Pepa, naprawdę, tam to było tak, no, wzorowo, nie? Jak dla mnie. Mówię, no startuję w zasadzie tam pierwszy rok, ale jak dla mnie tam było wzorowo, co nie? Także od nich powinni się uczyć, według mnie, jak na dzień dzisiejszy. Co? Później w na San Marino, co, wyszedłem w drugim porównaniu. Wydaje mi się, że powinienem być troszeczkę wyżej, gdzie w zasadzie wszyscy byli zdziwieni, że nie wszedłem do tego finału. Zabrakło tam dwóch czy trzech punktów, żeby wejść do finału. I zakończyła się przygoda, nie? Mówię, no fajnie, mogłem tam poznać wielu ludzi jakichś tam związanych ze sportem. I także, ogólnie no super, no super impreza, nie? I cieszę się, że mogłem tam być w ogóle, nie? To jakieś doświadczenie. No mówię, poziom ogólnie był też kosmos, nie? Tam na podium to nie było szans, nie? Bo to, mówię, goście, którzy... Inny level. Mówię, kosmici, nie? No ale przynajmniej wiesz, do czego zmierzasz. Nie, no jasne, że tak, no kurczę, no wiadomo, że nie będzie się jeździło po zawodach, kurczę, nie wiem, około Dubczyca, wiesz, i zdobywało tam, i później się chwaliło tym całym światu, że się zdobyło, wiesz, pierwsze miejsce z jakimś tam, kurczę, byle kim, nie? A tutaj mówię, jest co robić, że tak powiem, przez kolejne lata, nie? A teraz, jeżeli chodzi o kolejne lata, no to jakie masz plany wstępnie ustalone z Arkiem na następny sezon? Czy jeszcze nie mieliście, dopiero będziecie rozmawiać? Znaczy, wstępne są plany takie. Sezon wiosenny opuszczamy całkowicie. Chcemy zbudować, nadbudować te braki, które mamy. To są, mówię, to są plecy, nie? To na pewno są plecy, na pewno klatka. Nóg nie rusza. Nogi są ok. Nogi w ogóle, powiedzmy, że są ok. Bartek jest człowiekiem, który dostał od trenera zakaz robienia siarów klasycznych. No niestety, takie były wytyczne od trenera i trzeba było tego się słuchać, nie? Choć ja przysiady kocham. No i musiałem niestety na rok je odstawić, nie? Także mówię, teraz jeszcze nie mam typowego roztrenowania, jeszcze korzystamy z tego okresu po zawodach, żeby nadbudować troszeczkę tych mięśni, złapać tej masy. Jak mówię, no staramy się jak najczyściej to robić, nie? Żeby szła ta sucha masa, nie zbytnio się zalewać. No i mówię, to później będzie roztrenowanie, pewnie jakiś odpoczynek od jak to znałem z trenera, to odpoczynek od siłowni, co dla mnie to jest po prostu... Katorga, nie. Miałem już taki tydzień odpoczynku, to jakby mnie ktoś, nie wiem, zbił, nie? Także tak to wyglądało. No i co? I później będziemy się szykować, mówię, bo wystartować na wiosnę, żeby tylko wystartować, no to też nie ma sensu, nie? Właśnie tego. I chcemy całą wtedy jesień jakieś tam wyznaczyć te cele. Na pewno będzie Puchar Polski. Myślę, że Praga. No i patrzymy, nie będę teraz mówił, no bo nie mam zielonego pojęcia, bo to jeszcze po drodze może, wiesz, wypaść. Jasne, że tak, nie? I tyle. Takie są plany na razie, nie? Jutro będziemy rozmawiać z trenerem, jak to będzie konkretnie wyglądało i tyle. No dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, jakie muszę ci po prostu zadać, żeby było trochę o tobie z innej beczki. Jak ty widzisz jako osoba, bo mieszkasz w tej Bogatyni, jesteś trochę osobą z takiego, z tej starej szkoły, czyli kaptur na głowie, zamykam się w piwnicy, robię swoje, jadę na zawody, wracam do piwnicy. W dzisiejszych czasach no ciężko po prostu w taki sposób żyć, że tak powiem, z tego sportu, no bo trochę się pozmieniało. Cała kwestia social media, tego internetu. No jak ty właśnie widzisz, jako taka osoba, która się wychowała w tym starym jeszcze świecie, jak ty widzisz ten nowy świat? Jak to odbierasz i jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jakie jest moje zdanie na ten temat? Jeżeli ktoś ma na to czas i jakąś tam wenę twórczą i niech nie chce to robi, nie? No mówię, na pewno. Gdzieś tam myślę, żeby założyć ten fanpage. Ale to mówię, to nie jest, tak jak mówisz, to jest ta stara szkoła, to nie jest ten cel, który tak naprawdę przyświeca, nie? Mówię, zrobić swoje, przejść przez ten etap, kurczę, masa,
redukcja, wyjść na scenę, zrobić swoje i z powrotem, rozumiem, bo to jest tak naprawdę na scenie i tyle. A jak oceniasz te osoby, które się pojawiają, można powiedzieć, znikąd? No i są promowane, czy same się promują, powstaje tych fanpage'y, tego wszystkiego bardzo dużo. Jaka jest twoja opinia na ten temat? No bo zdania są w środowisku bardzo podzielone i tym pytaniem ja zakończę, nie będę miał do ciebie dzisiaj już więcej, nie będę cię więcej męczył. Po prostu szczera twoja opinia na ten temat, żeby ludzie mogli wiedzieć, jak ty do tego podchodzisz, jak widzisz, co się dzieje. No bo twoje podejście znamy, ale jakie jest twoje podejście odnośnie tego całego zjawiska? Szczerze nawet nie próbuję o tym myśleć. Nie chce każdy robić co chce. Ja chcę, boli to, że właśnie, że o nas kulturystach jest mało gdzieś tam w mediach. Na przykład Mariusz Baziński teraz zdobył mistrzostwo świata, a nikt o tym tak naprawdę nie mówi. Mówię, że kurwa, przepraszam, przekonany. Dobra. To takie rzeczy się nie przeprasza. To nie jest to. Mówię o jakichś pierdołach, że ktoś tam, nie wiem, na sankach wygrał czy coś. No, jakieś zawody właśnie, no nie mówię, wokół Dubczycach, kurczę, które są w ogóle nieznaczące. Ja nie mówię, że mają cały reportaż o tym zrobić, tylko zmiankę, że jest taki człowiek, który poświęcił swoje życie temu i zdobył coś, nie? I tyle. I mówię, a tutaj nie ma czegoś takiego, tylko to też w drugą stronę. My tego tak naprawdę nie chcemy, nie? I tyle. No dobra. No to w takim razie tyle. Może chcesz coś jeszcze powiedzieć, gdzie cię można spotkać? Jakby ktoś był tam z twoich okolic, gdzie trenujesz, czy zajmujesz się prowadzeniem ludzi? Dawaj, masz swoje 5 minut, żeby się zareklamować. Jak ktoś jest dobry, to nie musi się reklamować. Nie, no żartuję. No co, na co dzień trenuję w siłowni Vita Gym w Bogatyni. No i tyle. No, mam tam jakichś swoich podopiecznych, których trenuję. Z jakimiś mniejszymi czy większymi rezultatami. Szykujesz kogoś na jakieś zawody? Nie. Tak, przepraszam. Jednej dziewczynie pomagam w szykowaniu się teraz na debiuty. No dobrze. Tak. Obiecuję, że jeżeli coś osiągnie, to powiesz, że to ona, przyznasz się, że jesteś trenerem, czy nie. Znaczy... Czy będziesz tym takim no-name'em, o którym nikt nigdy nie będzie wiedział? Jak mówię, nie potrzebuję rozgłosu jakiegoś tam, że ktoś mnie będzie chwalił czy nie. Jeżeli ta osoba przyjdzie i powie mi dzięki Bajo za to, żeś mi pomógł, kurczę, naprawdę kawał dobrej roboty, to jest dla mnie wyróżnienie, ja nie mówię, nie tam jakiś rozgłos, nie. Także to nie ma bajka. No dobra, to ja ci tylko powiem dzisiaj dzięki Bajo za tą rozmowę. No i wszystko. I za trening, bo mieliśmy taką lekką akcję, że padła bateria. Więc w międzyczasie pojechaliśmy na trening, który mieliśmy zrobić po wywiadzie. Bateria się ładowała w trakcie naszego treningu. Wróciliśmy, dograliśmy brakującą końcówkę, a cały trening będziecie mogli zobaczyć w Personal Olympii. Do zobaczenia.